Takim szczególnym czasie, w jakim się znaleźliśmy, kwestie wszelkiego rodzaju zdrowia czy sprawności są niezwykle ważne i istotne, a my w Review bardzo, bardzo mocno kibicujemy, śledzimy wszelkie inicjatywy, które z taką właśnie tematyką mają wiele wspólnego, i dlatego dzisiaj na kolejnym interview spotykam się z Magdaleną Wawrzyniak, CEO Associated Apps, to jest firma, która zajmuje się no, w sumie bardzo potrzebnymi. E, również zdrowotnie aplikacjami o jednej z nich dzisiaj porozmawiamy to jest e, apka która nazywa się The Compass i tak. dokładnie tym e, próbuje być czyli kompasem dla dla kogo dla osób niewidomych niedowidzących głównie aczkolwiek nie zamykamy się tylko na tak naprawdę na tą grupę osób a chcemy też umożliwić takie swobodne funkcjonowanie wszystkim użytkownikom którzy tego potrzebują czyli i osobom starszym i turystom, czy każdemu z nas, jeżeli się zgubimy na przykład, nie wiem, w galerii, czy w... Albo zrobi się ciemno. Na dworcu, albo zrobi się ciemno. Dokładnie. Więc skupiamy się na osobach z dysfunkcją wzroku, żeby im ułatwić życie, ale tak naprawdę każdy z nas może skorzystać z tego rozwiązania. Okej, okay, w takim razie jak działa kompas, bo jak ogólnie działa kompas mm -hmm. i według jakich parametrów funkcjonuje mniej więcej, każdy wie, ale dekompas, konkretnie wasze rozwiązanie, mm -hmm. na czym jest oparte co wykorzystuje i jak, jak generalnie się go Jasne. E, używa. Wiesz, samo rozwiązanie jest e, złożone z software'owej części i hardware'owej, dlatego że musimy wykorzystywać e, chociażby bikony, które są dla nas projektowane, żeby określić e, pozycjonowanie konkretne użytkownika dokładne. Oprócz tego oczywiście wykorzystujemy też gateway i parę innych elementów. Jeśli chodzi o software, jest to nasz autorski software, autorska aplikacja, dzięki której tak naprawdę użytkownik może raz być nawigowany do każdego wybranego miejsca na terenie obiektu, dwa może wezwać pomoc, jeżeli tak mimo wszystko się zgubi, może wezwać taksówkę. Wygląda to tak, właśnie to jest udogodnienie głównie dla osób niewidomych czy niedowidzących, że wiesz, Wasz taksówkę poprzez aplikację i taksówka przyjedzie w miejsce możliwie najbliższe tego, w którym jesteś i zostaniesz tam doprowadzony. Czyli to jest taki pewnego rodzaju integrator, nawigator, prawda, dla takiej osoby. Dokładnie osób. tak. Mhm. Trochę bym powiedziała, żeby zobrazować jak nawigacja samochodowa, tylko wewnątrz budynku ze wskazówkami dla osób niewidomych, niedowidzących i innych użytkowników. Rozumiem. Czyli to jest taka właśnie mapa drogowa, ale mapa drogowa dla tych pieszych, który, którzy tak. po prostu mają tą właśnie mhm. dysfunkcję bardziej związaną z ze wzrokiem czy ze słabszą y, kondycją wzroku. Dokładnie. E, dobrze, ale w takim razie całe to rozwiązanie wpisuje się trochę w taki trend, który nam się oczywiście tak jak mówiliśmy w review bardzo podoba, czyli pomocy, y, pomocy tym wszystkim, którzy przez mm. wiele lat w technologiach byli no, zdecydowanie albo pomijani, albo niewystarczająco dobrze traktowani czy ob mm. objęci jakąś jakąś technologiczną, hightekową opieką, czyli to ten cały jakby y, areał, y, areał ludzki, który ma te dysfunkcje, który z trudem porusza się właśnie Zgadanie. w jakiejś y, Rzeczywistościach, czy w rzeczywistości choćby biurowej, czy mm -hmm. budynkach użyteczności publicznej, ale widzisz ten trend, jakby tych rozwiązań technologicznych jest coraz więcej, prawda? Wpisujecie prawda. się w pewien sposób w ten trend. Powiedz coś o tym. Wiesz, co? Wydaje mi się, że też zwiększyła się przede wszystkim świadomość, ogólnie społeczna. Dlatego też duże marki, które mają wiesz, wpisane w DNA w swoją strategię, chociażby marketingową czy wizerunkową, poszły mocno w działania CSR-owe, między innymi właśnie wspieranie takich rozwiązań, czy też kampanie. Ale dzięki temu, że ta świadomość, i ci liderzy gdzieś tam, te, te brandy, które, wiesz, kreują tą naszą rzeczywistość komercyjną mimo wszystko, narzuciły ten właśnie mm, tok myślenia, też zaczęło powstawać dużo innych rozwiązań, które rzeczywiście idą w tą stronę. Jest bardzo dużo startupów, które mają rozwiązania technologiczne, ale nie tylko rzeczywiście, które wspierają e, już od lat tak naprawdę osoby wykluczone, chociażby polski Migam, który generalnie właśnie wspiera osoby głuchonieme, e, więc tych rozwiązań rzeczywiście jest coraz więcej, będzie ich więcej. Świetnie, że to wszystko idzie do przodu, ale mimo wszystko musimy wiedzieć, że to jest nadal ewolucja, nie rewolucja, więc nagle świata nie zmienimy, ale oczywiście idziemy. W dobrym kierunku. No, dobrze, ale powiedziałeś, że zmieniła się ta świadomość zmieniła się w pewnym sensie chyba też ludzka wrażliwość, czyli mało kto w tym mhm. momencie nas nazywa bądź, bądź postrzega w ogóle ten problem. Jako problem wydaje mhm. mi się, że większy trend w tym momencie nacisk jest na to, aby osoby ze wszelką niepełnosprawnością bardzo mocno integrować z tymi pełnofunkcyjnymi osobami w świecie, czy temu również służy kompas? Myślę, że tak, i uważam, że akurat ta idea jest genialna, dlatego że wzajemnie wszyscy możemy sobie pomóc. My się uczymy wiesz, od osób z różnymi dysfunkcjami, oni się uczą od nas, integrujemy się tym samym. Eee, każdy z nas jest też inny, niezależnie od tego, czy mu coś dolega, czy nie. Każdy ma też inny charakter, prawda? I tak, Kompas jak najbardziej podąża za tymi trendami, dlatego też pracujemy właśnie nad funkcją społecznościową, która będzie niebawem dostępna w aplikacji, żeby też użytkownicy mogli się ze sobą komunikować, czy wspólnie właśnie umawiać spotkania, nie wiem, w kawiarni, w centrum handlowym. Mhm. Dokładnie tak. Rozumiem, że też to, co powiedziałaś o biznesie, że biznes zwrócił na to uwagę, mhm. że wielkie firmy jakby otworzyły się na ten procent społeczeństwa, tak. jakiś tam procent społeczeństwa z niepełnosprawnościami, ale na ile to jest według Ciebie takie bardzo szczere, na ile to jest deklaratywne, na ile to jest y, w pewnym sensie związane też z jakąś y, kolejną metodą na zarobienie pieniędzy? Czy mm -hmm. to wszystko jest takie czyste i takie bardzo, bardzo jasne? Absolutnie nie. Tutaj nie możemy liczyć na altruizm. Oczywiście w pewnych przypadkach tak. Raczej. Mm, Marki zauważyły, że tak naprawdę budżety marketingowe, które były wydawane stricte na outdoor czy telewizyjne reklamy, nie są do końca efektywne już dzisiaj, bo konsument czy wręcz prosument oczekuje od nich czegoś innego, jeżeli się ma z nimi identyfikować. Dlatego idą w bardziej jakościowe rzeczy, a wiadomo też, że jeżeli robią coś dobrego, to też bardziej się poniesie PR-owo, prawda? Więc w sumie mamy e, dwa w jednym: mamy marketing i biznes, ale też coś dobrego, więc fantastycznie, że mimo że to nie jest potrzeby serca zazwyczaj, nie mówię, że nie zawsze, ale e, no, jednak... Bywa. Dokładnie. E, jednak efekt jest dobry, tak? Mm -hmm. Ale mimo tego, w takim razie, że nie jesteśmy do końca stuprocentowymi idealistami, no to mm -hmm. chyba lepiej, że coś się dzieje w tym temacie i że Dokładnie. powstają tego typu rozwiązania, niż żebyśmy mieli oglądać 100 tysięcy billboardów o tym, że jakaś firma jest bardzo e, uwrażliwiona na potrzeby jak e, najbardziej. osób Dokładnie. z niepełnosprawnością. Dobrze, no ale w pewnym sensie e, to też otwarcie się na zupełnie nowych klientów, bo mm -hmm. tak jak wcześniej wspomnieliśmy, to dotyczy tak naprawdę no, paru, paru procent ludzi w społeczeństwie, mm -hmm. więc tak naprawdę to jest ta grupa ludzi, na której też można zrobić, i chyba tego się też nikt w nie wstydzi. Ale oczywiście, że tak. E, jak najbardziej to są pełnoprawni, czy użytkownicy, czy klienci, czy petenci, bo też są urzędy, prawda, które się też otwierają, właśnie e, obiekty użyteczności publicznej, e, też się otwierają jak najbardziej pod kątem osób z różnymi dysfunkcjami. Też, wiesz, są wymogi, jeśli chodzi o Unię Europejską, między innymi przecież powstała u, ustawa o, o dostępności, która też w Polsce została przyjęta i też są środki na to, żeby przystosowywać i obiekty, i właśnie działalność. Działalność różnych firm czy placówek e, pod kątem tych osób. E, I oczywiście zauważono też ich siłę, ale przede wszystkim kwestia dostępności polega na tym, że nie można tego tak zarydenkowo przeliczać. A dobra, to z, wdrożymy na przykład dekompat, a ile będziemy mieć procentowo więcej klientów? Chodzi o to w dostępności. Yy, tak naprawdę, ile osób mogłoby skorzystać, no gdyby właśnie, było właśnie, gdzieś to taką twoją tak naprawdę wdrożone? Tak. Gdzieś czytałem tą Twoją wypowiedź, ona bardzo mi się spodobała i utkwiła mi w e, pamięci, że przeliczając e, firma, czy właściciel, czy operator budynku, mm -hmm. e, przeliczając e, konkretnie pieniądze na funkcjonalność takiej, takiego rozwiązania, takiej aplikacji, może sobie pomyśleć, tak naprawdę, ile ludzi z e, niedowidzeniem będzie korzystać z tak. mojego budynku, ale wy mówicie odwrotnie, odwróćmy myślenie, ile osób z niedowidzeniem mogłoby skorzystać z budynku, dokładnie. gdyby wiedziało, że ten budynek takie rozwiązanie posiada. Czyli Zgadza to jest ta się. ścieżka, tak? To jest ta ścieżka i to jest dokładnie idea dostępności, którą chcemy również szerzyć. Okej. Okay. Powiedz mi jeszcze na temat planów The Compass i w ogóle mm -hmm. was jako Association Apps, jak, jak myślicie o kolejnych jakby krokach rozwoju swojego biznesu, w którą stronę to będzie szło, bo nie tylko o osobach z niedowidzeniem myślicie. Myślicie też o wielu innych grupach, tak. które Wymagają w sumie często dość prostych rozwiązań, które po prostu trzeba uzbroić technologię i mhm. popularyzować, co my we zeszłym bardzo chętnie robimy i lubimy. Dokładnie. Jeśli chodzi o sam Dekompas, to oczywiście aplikacja znaczy oczywiście, aplikacja to jest jedynie początek i nasz pierwszy krok, bo chcemy też wdrożyć docelowo bone conduction glasses, czyli okulary, które umożliwią tak naprawdę komunikowanie się osobom niewidomym czy niedowidzącym z aplikacją, która jest w telefonie, a telefon może być w kieszeni i można się tak komunikować, nie odcinając sobie najważniejsze tak naprawdę dla osób niewidomych e, m, słuchu, który jest dla nich kluczowy, tak? e, będziemy też pracować nad wdrożeniem smartwatcha, ale naszym w ogóle nadrzędnym celem jest tworzenie autonomicznego robota, który będzie dostarczał, tak brzydko może powiem, użytkownika do każdego wybranego miejsca na terenie obiektu. Więc to, jeśli chodzi o Kompas, oczywiście zaczynamy od rynku polskiego, ale e, zależy na tym, żeby to rozwiązanie stało się tak Oczywiste, jak teraz są chociażby podjazdy dla osób poruszających się na wózkach, więc Polska to jest tylko początek. Myślimy o rynku europejskim i ogólnie docelowo o rynku światowym. Ja Bo mówi, że to jest taka też norma, żeby w tym momencie tak o tym myśleć, i też to pojawiało się w naszej rozmowie, że w sumie są to rzeczy oczywiste, że. Wszyscy jesteśmy właściwie na tej ziemi tak. tacy sami, więc osoby z jakąkolwiek niepełnosprawnością nie powinny mieć choćby tego po podstawowego problemu, czyli, czyli na Dokładnie. przykład w ograniczeniach mobilności. Jasne, że udogodnienia dla niepełnosprawnych osób z niepełnosprawnościami istnieją, ale też podobało mi się to, co powiedziałaś mi przed wywiadem o tym rejsie, rejsie niewidomego żeglarza. Tak, tak? Tak. Opowiedz coś o tym, bo to był bardzo, bardzo ciekawy przykład, w jaki sposób jakby patrząc tego. Osoby, mm -hmm. możemy myśleć o tym, że są dokładnie takie same jak my. Tak. Zawsze. Polski żeglarz właśnie, pan Dariusz Borowiak, jest jedną z dwóch osób niewidomych, które jako pierwsze dotarły na przylądek Horn. I właśnie w wywiadzie, którego udzielał dziennikarce, która pytała go właśnie o te niedogodności związane z tym, że jednak no, jest niewidomy, odpowiedział jej, że generalnie, no, ale proszę pani, ja tylko nie widzę, ja jestem zdrowy. I właśnie chodzi o to, że mogą, tak? Mogą robić wszystko, co chcą, wszystko to, co my. Przeszkoda to nasza głowa i jeżeli je usuniemy z głowy, to możemy robić wiele fantastycznych rzeczy, każdy z nas. Oby więcej takich rozwiązań jak The Compass. Myślę, że takim rozwiązaniem powinno się przede wszystkim zainteresować kręgi, które operują, czy, czy władają, bądź logistycznie zarządzają budynkami biurowymi, bo w czasie, kiedy faktycznie pandemia ustąpi i wrócimy w jakimś tam choćby hybrydowym mm -hmm. modelu do biur, no takie rozwiązanie będzie chyba bardzo, bardzo potrzebne, prawda? Tak myślimy i zrobimy wszystko, żeby jak najbardziej rozpopularyzować nasze rozwiązania. W takim razie, kiepicujemy wam, tak jak, samo jak wam, to wielu innym e, startuperom i e, e, pomysłodawcom różnych ciekawych e, inicjatyw, e, aplikacji, rozwiązań technologicznych, które pomagają nam wszystkim być tacy, jacy chcielibyśmy być i żebyśmy przed e, sobą sami nie stawiali żadnych żadnych. E, barier czy e, problemów. W takim razie bardzo, bardzo Ci dziękuję. Dziękujemy i, dzięk i wsparcie się na pewno przyda, <laughs> więc trzymajcie kciuki za nas. Bardzo dziękujemy. W kolejnym interwiu gościliśmy Magdalenę Zabrzydniak. Bardzo mi było Edition miło. Associated Apps e, twórców świetnej aplikacji The Compass, którą bardzo, bardzo serdecznie Wam polecamy. Obserwujcie ich, bo robią dobrą robotę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia.